my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. Cześć, dzień dobry dziewczyny i chłopaki, witam was bardzo serdecznie i chłodno, chłodno, bo tylko 16 stopni, póki co mały wiaterek i gdzieś tam po drodze pojawił się deszczyk, bo to akurat widać na ulicy. No dobrze, więc witam was w sierpniu, witam w poniedziałek i witam was już po śniadaniu, więc może przejdziemy do drugiego śniadania, bo pierwsze śniadanie już było, takie najważniejsze, ale drugie jest równie ważne, bo jest na słodko. Mam tutaj spory jeszcze kawałek pysznej czekolady z orzechami. Wiecie, że ja kocham czekoladę z orzechami. No troszeczkę już zniknęło, a do czekolady będzie, oczywiście nie zjem naraz takiego kawałka, żeby wszyscy to mieli wyjaśnione. Do czekolady będzie kawa. Znowu z Jolą. No dobrze, kawka wypita, czekoladka zjedzona, tylko zostało opakowanie. I gdyby to były teraz czasy lat wczesnych 90., to ten papierek ładnie poskładany wylądowałby w pudełku z papierkami po czekoladach. A Milka to już w ogóle, wiecie, to już była wyższa półka, nie? To nie była jakaś tam jedyna czy Wawel, tylko porządna, za którą można się było tak zamienić, że jeszcze z takiej dużej czekolady, matko bosko, ja bym z 10 innych miała, nie? Także takie to były czasy. No, teraz już papierki po czekoladach nie mają żadnej wartości, a kiedyś miały ogromną, ale tylko dla nas. Ale wiecie co? Ja tak kocham czekoladę właśnie z całymi orzechami i tak kojarzę sobie, że właściwie w Peweksie były takie orzechy w czekoladzie i to musiała być Milka, bo to zawsze było takie fioletowe opakowanie. No teraz nie kojarzę nazwy, ale myślę, że to musiała być Milka, bo jak jem Milkę z orzechami, to właśnie od razu wraca mi ten smak tych orzechów. To były takie małe torebeczki i one były przepyszne. I czasem jak właściwie dostałam, to to było święto lasu. Ale i dziś taka czekolada cieszy i smakuje, a dostałam ją od moich teściów na Anny. Całego prezentu wam nie pokażę, bo nie wiem, czy nie musiałabym płacić podatku. Także wiecie, czego oczy nie widzą, prawda, to kopert się nie pokazuje. Także tak, oczywiście się śmieję. Czekoladę żeśmy zjedli. Jeszcze dostałam żel do kąpieli, ale on czeka w kolejce, bo wiecie, mam tyle tych żeli, że po prostu trzeba powolutku zużywać. Ale do kawki jak znalazł. A co do jajek, to wam powiem, że ja uwielbiam, chociaż rzadko jem jajka na miękko, bo czasem mi się tak ugotują, że jest ten sam czas, ja zawsze gotuję 5 minut, 45 sekund, takie no, większe raczej jajka. Ale takie malutkie, no to wiadomo, zawsze wybieram w ogóle dwa takie same, żeby się ładnie ugotowały i powiem wam, że mój Igor miał chęć na jajka i ja tak przy nim tak sobie smaka narobiłam i mówię, dobra, zjem, tak mi się ładnie ugotowały, zresztą jak widzieliście, i u mnie jajka na miękko zawsze są dwa, zawsze do każdego jajka musi być kromka z masłem i tak właśnie u mnie z domu rodzinnego było, że były jajka, był chleb z masłem i z boku zawsze była tak, wiecie, rzucona sól i tak się jadło, że jak się nabrało to jajeczko, to później ta łyżeczka była taka mokra w tym żółtku i tak się maczało w soli, nie żałowało się, wiecie, te dawne czasy. Wszystko tam było zdrowe, i sól, i cukier, i w ogóle to można było bez problemu kupić i nie było to takie drogie, tak na marginesie. Także wiecie, takie jajeczka po prostu od kureczki, oh my god. No, także takie szczęśliwe chwile, takie wspomnienia, zobaczcie, jajka na miękko jak w dzieciństwie, czekolada jak prawie z Peweksu. Papierek też można schować. Nie no, ja wam mówię, te czasy wracają. Na półkach jest coraz mniej. To się wszystko tak jakby odwróciło i historia zatacza koło. Także tak, słuchajcie, nie narzekajmy, bo zawsze może być gorzej. A ostatnio słyszałam od jednego pana, że wyciągał no taką większą sumę 150 tysięcy z banku i w banku musiał powiedzieć, na co mu, rozumiecie to? Do tego doszło, że trzeba się teraz zobaczyć. Poczekajcie. Przepraszam was, ale mój syn właśnie wrócił. Co ja to mówiłam? A, no właśnie. I powiedział, że musiał podać powód, dla którego wyciąga taką większą sumę. Więc wiecie, na co ci? No tak jak u rodziców. Mamo, dałabyś mi 10 zł, a na co ci? No niestety, niestety. Dobra, słuchajcie, tak, każdy z nas ma jakieś skarpetki, jakieś tam pudełka po słodyczach, to się kasę schowa, nie? No,
i nie będzie trzeba się tłumaczyć. A tak swoją drogą moja kumpela ma taką grupę założoną i jak jedzie sobie coś kupić, to do tej grupy pisze i ta grupa jej od razu wysyła takie alerty, na co ci albo po co ci, i ona wtedy przemyśli sprawę i jednak wychodzi na to, że jest jej to niepotrzebne. Więc wiecie, chcecie sobie kupić na przykład samochód za 150 zł, idziecie do banku, bank pyta, ale na co ci? No w sumie ma pani rację, na cholerę. Wychodzicie i kasa zostaje na koncie. Są plusy? Oczywiście, że tak. A teraz swojskie widoki, czyli swojskie pomidory. Od teściów żeśmy dostali w darach. Zobaczcie, każdy inny, ale to jest właśnie to najlepsze w takich pomidorkach z krzaczka. Więc kilka będę potrzebowała. Będę potrzebowała czosnek, cebulę, którą sobie już tutaj przygotowałam. Ona pójdzie w pióra. Kiełbasa to jest niedźwiedzia z czosnkiem niedźwiedzim z Intermarché. Bardzo Wam polecam. Ale mam tylko 4 laski, więc tutaj chyba sobie tej sokołowskiej dorzucę. No zobaczymy, ile mi tego wyjdzie, bo to będzie taka, wiecie, mała ilość lecza. A tu pójdą ze 2-3 pomidorki. Takie większe. No i tutaj mam już pokrojoną na razie wstępnie paprykę, którą pokroję docelowo w takie szersze pasy. Ja ją przesmażę na patelni, kiełbasę przesmażę również, cebulę tylko ze szkle z czosnkiem i wszystko kolejno wrzucę do garnka. Dodam pod koniec właśnie pomidory, dużo przypraw, troszkę wody podleję i będzie takie bardzo proste, ale bardzo smaczne leczo. Także chleb być musi, 3 małe kromeczki już czekają. No i tak to, jest leczo. Ja lubię takie, o widzicie, takie rosołkowe. Mój Igor to w ogóle w tym sobie macza chleb, więc takie też musi być ze względu na niego. Mocno paprykowe, pomidorowe, po prostu pyszne. Dużo słodkiej papryki tutaj dorzuciłam, więc ona robi i kolor, i robi taki fajny paprykowy smak. No więc tak to wygląda, moi drodzy. Kiełbaska, cebula, papryka. Nic dodać, nic ująć. Należy zasiąść i zjeść ze smakiem. A na wierzchu jeszcze odrobina czosnku niedźwiedziego, bo kocham i uwielbiam. Dobra dziewczyny i chłopaki, to ja zaczynam mój haul z siaty. Siata jest wielka, z takimi oto mocnymi sznurami, także się nie zerwie. No nie, no nie ma tak tutaj tego wiele, ale jest, no jest co dźwigać, naprawdę jest co dźwigać. No i oczywiście te zakupy zrobił mój Artur, zadzwonił do mnie ostatnio i mówi, słuchaj, jestem w sklepie we Włoszech, chcesz coś? A ja mówię, okej, ale jaki to sklep? Może Złotnik? On mówi, nie, salon samochodowy. Ja mówię, dobra, to poproszę jednego Mercedesa. No ale jakoś tak się zdarzyło, że wszystkie były już zarezerwowane i na pocieszenie mógł kupić inne rzeczy. No a tak na poważnie to powiem Wam, że ja się tak zaczęłam rozkręcać i Artur mi mówi, wiesz, bo ja mam tylko plecak i mam 3 km do samochodu, a ja mówię, a no to nie, no to mówię, to odłóż to wszystko co ciężkie, no ale jednak nie odłożył i wziął. Także wiecie, ciężko by mu było iść z tym wszystkim, na pewno było mu ciężko, ale mimo wszystko jak pomyślałam tak, co tam mogą mieć dobrego, to od razu pomyślałam o spaghetti. I taką wielką, ale naprawdę ta paka jest taka ciężka, no to dla nas to będzie pewnie na 3 obiady, kilogram takiego spaghetti. I tak patrzę na te kluseczki, to wyglądają jak nasze, nie? No nie oszukujmy się, chociaż wydaje mi się, że one są bardziej takie ścinane, nie takie, takie rurki, ale zobaczymy jak się będą gotowały i jakie będą w smaku. I z tego co mi się wydaje, ta firma jest też u nas, także można dorwać ten makaron, więc może ktoś z Was zna. Dobra, i tutaj jest trochę takich przekąsek, które się w drodze po prostu z deczka rozjechały. Ja nie potrafię czytać tego, więc nie wiem co to jest, ale mniej więcej mogę Wam pokazać, że są to takie ciasteczka. Coś tam, pizza, więc nie wiem, o. Będziemy to otwierali, będziemy to kosztowali, zobaczymy czy to dobre. Wydaje mi się, że to jest coś takiego jakby, jak w smaku, jak... jak krakersy to pewnie nie, bo widzę w środku jest troszeczkę inne. Takie jakby ma dziurki, więc może jak ciasto od pizzy, no nie wiem, zobaczymy, ale wydaje mi się, że to będzie coś dobrego. Takie fajne paluchy, które też się tutaj troszeczkę połamały, ale wiecie, no... To wszystko idzie do jednego miejsca, więc i tak będzie pogryzione z oliwkami. Takie to już widać, więc coś takiego. Co tu jeszcze mamy z takich przekąsek? Z takich przekąsek mamy takie mini paluszki. One będą na pewno pyszne. Z pesto, z bazylii. Bo to widać tutaj na tym takim miejscu, gdzie jest
przeźroczyste, że to będzie fajne. I wydaje mi się, że to jest takie coś chyba z masełkiem albo do masełka, no takie po prostu przekąski. I tutaj fajne takie precelki do oliwy, na przykład. Tak mi się wydaje, że to będzie takie coś, ale zobaczymy, otworzymy, zobaczymy. O, nie tłumaczyłam tego wszystkiego, słuchajcie, bo szczerze mówiąc, ja sobie to przetłumaczę, jak po prostu zjem, to od razu będę miała przetłumaczone. Więc może później, jak będę miała puste opakowania, to zerknę, jak coś będzie mi po prostu smakowało. I tutaj mamy coś takiego, to są też takie paluchy z sezamem. Tu wszędzie oliwa, bo to wiecie, oliwa to jest, no jakby, znak rozpoznawczy. Jest też oliwa, właśnie poprosiłam o oliwę, no ona też już dosyć ciężka. Zobaczymy. Słuchajcie, ja ostatnio miałam właśnie sobie kupić oliwę i tak siedzę i mówię, kurde, jaki mam, po prostu mam chętkę, mam taki smaczek na chlebuś maczany tak w oliwie. Tak czasem sobie lubię zjeść i mówię, kurczę, nie mam oliwy. Właśnie mi się skończyła, a ta resztka, która stoi tam w kuchni, to ja ją zostawiam tak, wiecie co, ona już jest taka wystana, więc ona na pewno nie jest smaczna. Ja nią sobie czyszczę zlew. Jak już umyję zlew, to tak fajnie nabłyszczam, więc ją tak zostawiłam do takich celów. No i zapomniałam właśnie kupić. No i mam. Zobaczymy, jaka ona będzie w smaku. Bo te nasze oliwy to zazwyczaj właśnie dużo osób mówi, że są średnie, takie zjałczałe i sprawdzimy, zobaczymy. Tu mam jeszcze jeden makaron, bo już poprosiłam o makarony jakieś, więc takie muszelki, to są takie większe muszelki. Myślę, że zrobimy sobie na przykład nadziewane mięsem mielonym i tak dalej. I jeszcze jeden taki zwykły makaronik, tak wiecie, no takie makarony są też u nas, no ale zobaczymy, jak się wiecie, zobaczymy, jak się będzie gotował i w ogóle. No i tutaj w zasadzie troszeczkę takich jeszcze słoiczków, więc to o to mi też bardzo chodziło, o pomidory suszone, bo wiem, że u nich są naprawdę pyszne. U nas też są spoko, ale zobaczymy, są takie bardziej jakby pokrojone, tak troszkę inaczej wyglądają, więc jestem ich niesamowicie ciekawa, jak to pójdzie w smak. Jedne oliwki takie krojone, to myślę, że zostawię je, to jest chyba ta sama firma, zostawię je po prostu do sałatki albo do, no do czegoś, gdzie wiecie, kroję sobie w plastry. I tutaj mamy jeszcze te oliwki, to mi się podobają, bo są porządne, duże, ładne, także na pewno będą smaczne, tym razem zielone. I tu gdzieś jeszcze były, a jeszcze jedne zielone, takie typowo puszkowe. I tutaj mamy jeszcze czarne, też z puszki, i co tu jeszcze mamy? I jeszcze jedne czarne, ale innej firmy, także pokosztujemy, popróbujemy, zobaczymy, jak to będzie smakowało. No podejrzewam, że bardzo podobnie do tych, które są na naszych półkach, wiecie, bez przesady. No i tutaj już mówiłam do Artura, mówię, dobra, nie bierz tego, ale on wziął, nie wiem po co on to dźwigał. Pomidory takie z bazylią, pomidory z oliwkami. Chyba coś tu jeszcze jest takie. I tu są chyba jeszcze te, tak, te same. I tutaj też bazylia. Także zobaczymy. Ja pomidory w puszce bardzo lubię. Używam, na przykład zupa pomidorowa właśnie z pomidorów z puszki jest przepyszna. Nie prosiłam żadne słodycze, bo stwierdziłam, że to wiecie co, tak naprawdę na tych półkach są bardzo podobne, a było takie gorąco, że stwierdziłam, że to dojedzie wszystko roztopione, więc nie tym razem. Także no, takie po prostu, wiecie, rzeczy, które kobiety po 30, po 40 naprawdę cieszą. Okej, nie byłabym sobą, gdybym nie posmakowała w końcu tych pyszności. Powiem Wam tak, ułożyłam sobie tak od najlepszych do najgorszych, chociaż tutaj nie ma najgorszych, ale te paluszki i te takie płatki bardzo podobnie smakują. Później w kolejności do złotego medalu są właśnie takie te jakby małe rogaliki. One faktycznie, no tak mi się wydaje, że będą pyszne, maczane w oliwie. O, to będzie takie wow. I miejsce pierwsze, nie mogę się zdecydować, ale zobaczcie te takie malutkie precelki, one są pakowane takie malutkie jeszcze osobno. Torebeczki, także można sobie, wiecie, wziąć na przykład na drogę i pochruptać. One są takie malusie, ale bardzo dobre. Ale chyba jednak, bo tak ułożyłam, obstawiam, że smakowo to te właśnie z bazylią będą najpyszniejsze. I podejrzewam, że znikną jako pierwsze. One są dość twarde, ale mają naprawdę fajny posmak bazylii.
Także moi drodzy, wszystko takie bardzo podobne jakby do siebie. Fajne, niesłodkie, takie przekąseczki, więc no, myślę, że damy radę z Igorem i zjemy sobie to w przeciągu kilku dni.